2006 w wyborach samorządowych wprowadził do Rady Miejskiej 7 radnych. W roku 2010 osiągnął drugi wynik w wyborach samorządowych, co oczywiście nie przerodziło się w odpowiednią ilość radnych, także radnych było tylko 3, mimo że mieliśmy wyższy wynik wyborczy niż PiS, SLD, jednak radnych zostało tylko 3. Natomiast w tym roku ponowiliśmy tą działalność, zarejestrowaliśmy komitet i tu chciałem Państwu przedstawić osoby, które były założycielami tego komitetu wyborczego wspólnego Grudziądza. I może zacznę od pani Jadwiga Michalska, pani Mariola Sokołowska, pan Wiesław Napielski, pan Krzysztof Pokora i pan Andrzej Zielaskowski. Te osoby w tym roku zaangażowały się w zarejestrowanie i będą, no miejmy nadzieję, że ciężko pracowali nad tym, żeby niż tamte. Jeżeli Państwo pozwolicie, ja w tej chwili oddam głos pani Marioli Sokołowskiej, która dokładnie wprowadzi nasze zamierzenia związane z tymi wyborami w roku 2014. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałabym podkreślić jedno. Uprzedzić może pewne pytanie. Dlaczego kandydujemy? Dlaczego komitet? W naturalny sposób każdy z nas jest zaangażowany zawodowo i także społecznie w życie miasta. Mamy kontakty z wieloma organizacjami, które pretendują nas do tego, ażeby uczestniczyć w wyborach samorządowych. W związku z tym, że chcemy służyć mieszkańcom, służyć miastu, bo nasze kandydowanie to zarazem zgoda na to, ażeby służyć mieszkańcom. Jesteśmy komitetem wyróżniającym się właśnie pod względem tego, że potrafimy odłożyć ambicje partyjne na rzecz porozumienia. Jak nasza sama nazwa wskazuje, wspólny Grudziądz to wspólnota ludzi, wspólnota mieszkańców. Dziś wśród nas, wśród założycieli jest pani Jadwiga Michalska, która przez całe swoje życie zawodowe umiała łączyć wspólnoty mieszkańców z przedsiębiorcami, ponieważ zajmowała się i zajmuje się nadal budownictwem. Mamy wszyscy, jak tutaj siedzimy, duże doświadczenia na stanowiskach kierowniczych. Mamy wiele, nazwałabym to pokory wobec potrzeb mieszkańców. Dzisiaj zauważamy, że to, co najbardziej w tej naszej społeczności lokalnej może doskwierać mieszkańcom, to, że pogłębiły się podziały. Podziały na osoby nasze i wasze. Nasz komitet ma ambicje jednoczyć wszystkich, którzy wejdą do Rady Miejskiej. Naszym priorytetem jest współpraca ze wszystkimi opcjami dla dobra mieszkańców. Jestem głęboko przekonana, że będziemy umieli zjednać ludzi do wspólnych działań, ponieważ nie mamy wrogów politycznych. Nasze intencje są bardzo szczere i bardzo czyste.
zaangażujemy się w pracę, nie będziemy angażować się w żadną polityczną, partyjną działalność, bo ta właściwa jest na szczeblu wojewódzkim i szczeblu krajowym. Mówimy o parlamencie, mówimy o sejmiku wojewódzkim. Mieszkańcy Grudziądza nie zasługują na to, żeby dzielić ich na tych z jednej partii i na tych z drugiej partii. Szanujemy pomysły, inicjatywy każdego, kto będzie chciał z nami współpracować. Jesteśmy głęboko przekonani o tym, że zasłużymy na taką współpracę z mieszkańcami. Dziś pewnie Państwo zapytacie dalej, dlaczego taki skład założycielski. Dlatego, że umieliśmy z pewnych rzeczy zrezygnować. Dlatego, że jesteśmy do Państwa dyspozycji, byście wspierali nas, ale także wskazywali pewną drogę rozwiązań. Wszyscy, nie ma złych ludzi, nie ma złych propozycji, wszystkie są dobre, ale osiąganie kompromisu i wybór tego, co jest dla nas, dla miasta, dla mieszkańców najbardziej potrzebne, to musi nas wszystkich łączyć. Jestem przekonana, że udowodnimy, że jesteśmy silnym komitetem wyborców i jesteśmy przede wszystkim z wyborcami, z mieszkańcami Grudziądza. Dziękuję. Odpowiemy na pytania. Tak, jeżeli Państwo macie pytania, to chyba tak będzie. Najważniejsze pytanie to nasuwa się jedno. Kto będzie kandydatem na prezydenta? To może. Proszę panie. Tak? Tak. Dobrze. Proszę Państwa, więc tak, w naszym gronie tutaj siedzącym no dość dużo czasu poświęciliśmy na to, ponieważ no jest to istotne, żeby wybrać takiego kandydata, który będzie nas reprezentował na zewnątrz i któremu będziemy ufać. Z tych naszych rozważań wyszło na to, że najbardziej doświadczonym osobą politycznie, merytorycznie, zawodowo jest pani Mariola Sokołowska i od dzisiaj ona jest kandydatem naszym na prezydenta miasta. Rozważane były jeszcze dwie kandydatury. Myślę, że Państwo też gdzieś tam w spekulacjach uczestniczyli, ale my nie będziemy spekulować. Od razu na wstępie podajemy, że będzie to Mariola Sokołowska. Ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę samorządową. Uczestniczyła zarówno w pracach samorządu od wielu, wielu lat, ale także już była w władzy wykonawczej przez pewien okres czasu, więc ma dokładne rozeznanie zarówno co do potrzeb mieszkańców, jak również ma rozeznanie także tej administracji, w której... Bylibyśmy w stanie zarejestrować komitet i zgłosić kandydatów do Rady Miasta. Co mnie skłoniło do zmiany decyzji? Zmiany decyzji skłoniło mnie to, że rozmawiałem z wieloma osobami, które chcą się zaangażować w życie miasta, a nie zawsze mają możliwość wzięcia udziału w wyborach samorządowych, ze względu na to, że nie widzą możliwości kandydowania z jakiegokolwiek komitetu. Są to bardzo wartościowe osoby, którym należy to umożliwić, a nie zawsze te osoby chciały wziąć udział w wyborach samorządowym pod szyldem partyjnym. Więc aby to umożliwić, po wielu namysłach, również sam z sobą musiałem troszeczkę podyskutować, dyskusja była dosyć żywiołowa, że tak powiem. Stwierdziłem, że jestem gotów zrezygnować z własnych ambicji, aby umożliwić szerszą reprezentację mieszkańców naszego miasta właśnie w tym, aby mogły te osoby kandydować. Przechodząc do tego etapu właśnie
Komitet jest jeden. Kandydatów do urzędu prezydenta było co najmniej dwoje. Nie ukrywam, że sporo dyskutowaliśmy. Do jakich doszliśmy wniosków? No, wniosek jest taki, że kandydatką będzie pani Mariola Sokołowska. Dlaczego? Po wielu analizach, po wielu namysłach doszliśmy wspólnie do wniosku, że tak jak pan Jan Nogal powiedział wcześniej, jest to osoba ze wszystkich do tej pory zgłoszonych kandydatów najbardziej kompetentna, przygotowana do pełnienia roli sprawowania funkcji Urzędu Prezydenta, co jest wyróżniała spośród innych kandydatów. Tak jak powiedziałem wcześniej, fachowe przygotowanie, jest to osoba, która potrafi słuchać innych, sama stwierdziła wielokrotnie w naszych rozmowach, że nie ma patentu na władzę, nie uważa się, że ma patent na mądrość, jest gotowa na mądrość, jedyny patent na mądrość. Jest to osoba gotowa słuchać innych, dopuszcza to, że inni również mają rację. W sytuacji, kiedy znaleźliśmy się w sytuacji trudnej, potrzebna jest nam osoba, która będzie potrafiła łączyć mieszkańców miasta dla działania wspólnego, będzie potrafiła łączyć radę. Chcielibyśmy doprowadzić po wyborach samorządowych do tego, że nie będzie podziału w Radzie na taką twardą opozycję i na grupę rządzącą. Zdajemy sobie sprawę, że również ci z opozycji mają fajne, ciekawe pomysły, które mogą się przysłużyć mieszkańcom. A jeśli te pomysły nie są wdrażane tylko dlatego, że to jest opozycja, cierpi na tym miasto. Właśnie pani Mariola Sokołowska jest taką osobą według mnie, która potrafi do tego doprowadzić, dlatego zrezygnowałem z własnych ambicji pro publico bono dla dobra wspólnego, dla dobra wszystkich mieszkańców, całej działalności, którą wykonują. Dlatego mówię, no, wybory samorządowe są specyficzne. W wyborach samorządowych powinniśmy zapomnieć o szyldach partyjnych, mówię o tych wyborach na szczeblu lokalnym. Czasami przekonujecie się Państwo we własnych rodzinach, prawda, do jakich emocji dochodzi, kiedy jeden popiera to ugrupowanie, drugi popiera to ugrupowanie. I chodzi o to, abyśmy my w tej naszej małej ojczyźnie uniknęli tych sporów. Jest to pierwszy krok, rezygnacja z szyldów partyjnych, żeby zacząć łączyć i żebyśmy wspólnie pracowali dla dobra naszego miasta, dla dobra mieszkańców. Szyldy partyjne już na samym początku wywołują emocje i prowadzą do podziałów. My zdobyliśmy się na to, że tych podziałów od samego początku nie wprowadzamy i myślę, że zrobimy wiele dobrego wspólnie dla miasta i dla mieszkańców. Mam pytanie do pani Marii Sokołowskiej. Proszę powiedzieć, jakiej sens jest kandydowanie na urząd prezydenta, jeśli reprezentuje pani radni wspólny Grudziądz, który przez ostatnie 4, właściwie 8 lat popierał politykę obecnego prezydenta. W ten sposób de facto odbiera pani głosy Robertowi Malinowskiemu, którego wspólny Grudziądz popiera. Jak pani to wytłumaczy? Nie. Popieraliśmy pana prezydenta w 2006 roku, w drugiej turze. W ostatnich wyborach w 2010 roku Platforma zdobyła wystarczającą liczbę radnych, mają większość w Radzie Miejskiej. My mieliśmy podpisane porozumienie o współpracy. Nie tworzyliśmy koalicji. Koalicja jest po prostu obwarowana tym, że się ponosi odpowiedzialność za współrządzenie, czyli współrządziliśmy. W tej kadencji byliśmy wspierającymi. Bardzo słuszne pytanie, dlaczego? Dlatego, że mamy czynne i bierne prawo wyborcze, dlatego, że my nie zawsze mogliśmy poprzeć wiele propozycji pana prezydenta, czy osób, które forowały pewne, już mówimy konkretnie o uchwałach. Co by dało, gdybyśmy przeszli do opozycji? My nie jesteśmy z nikim skłóceni i mądre, dobre decyzje zasługiwały na poparcie. Z wieloma nie zgadzaliśmy się,
i nas nie obowiązywała dyscyplina partyjna. Państwo wiecie o tym doskonale, jak i wszyscy mieszkańcy, że dyscyplina partyjna dotyczyła radnych innych, nas nie. Wielokrotnie daliśmy dowód na to, że umieliśmy powstrzymać niektóre decyzje, które naszym zdaniem szkodziły mieszkańcom. Na pewno Państwo nie macie też wiedzy o tym, w ilu sprawach, kiedy mieliśmy szansę uczestniczenia w posiedzeniach wspólnych z klubem Platformy Obywatelskiej, zjednaliśmy sobie do innych rozwiązań również radnych, którzy reprezentowali opcję rządzącą. Ale nie dziś przypisywać sobie zasługi, kto na przykład miał wpływ na takie czy inne postępowania. Wiemy o tym doskonale, że mamy taką możliwość, ażeby mieszkańcy mogli powierzyć zarządzanie miastem osobom, dla których działalność partyjna jest naprawdę drugorzędna, bądź w ogóle z tego zrezygnować. Dlatego po prostu kandydujemy, mamy swój komitet i zawsze sygnalizowaliśmy, że wspólny Grudziądz był, jest i będzie. My jesteśmy przedstawicielami, tak jak wcześniej powiedział pan Pokora, osób, którym szersza działalność społeczna nie pozwala na to, ażeby firmować partię. I dlatego mają miejsce w naszym wspólnym Grudziądzu po to, żeby móc realizować się w działalności właśnie społecznej i dbać o program, który realizujemy. Nam jako radnym wspólnego Grudziądza, podkreślam, udało się wiele rzeczy zrobić. A proszę powiedzieć, czym się różnicie w takim razie od Platformy Obywatelskiej, z którą, jak pani powiedziała, podpisaliście porozumienie, bo jeżeli chcecie państwo zdobyć głosy wyborców, to musicie się czymś wyróżnić. Musicie pokazać, że z tym się nie zgadzamy, to nam się nie podoba, to byśmy zrobili inaczej. Jeżeli mieszkańcy nie dostaną takiej informacji, to dlaczego mają na was zagłosować? Muszą wiedzieć, co wspólnemu Grudziądzowi na przykład nie podoba się i zrobiłby inaczej, niż robi to w tej chwili Platforma Obywatelska. Każdy ma prawo do własnej oceny. My jesteśmy wyposażeni w informacje, w głosy, w konsultacje z mieszkańcami Grudziądza i to, co nam sygnalizują, w wielu przypadkach zgadzamy się z nimi. Rażą dysproporcje. Powiem jedno. Być może działanie dla zbyt wąskiej grupy mieszkańców wielu przeszkadza. My jesteśmy osobami, które potrafią osiągać kompromis, a jeśli mówimy o działalności tak zwanych, niektórzy nazywają to obozami, wszyscy mieszkańcy byli świadkami tego, że tylko i wyłącznie program danej partii jest słuszny, inny nie. My jesteśmy w stanie uwzględnić wszystko, co będzie służyło mieszkańcom i rozwojowi Grudziądza. Nie jesteśmy, tak jak powiedziałam wcześniej, skonfliktowani z nikim i nie będziemy szukać wrogów politycznych. Nas to po prostu nie interesuje. Dlatego uważamy, że mamy prawo, żeby poddać się po prostu tym wyborom i dążyć do jak najlepszych rozwiązań. Dlaczego nie ma wśród państwa, wśród nas pana radnego Grzegorza Milianowskiego, dlaczego pan Grzegorz zdecydował, że jednak będzie startował z list komitetu
PSL do Lewicy razem, a nie proszę dzwonić do tych wyborów. Tak, ale jestem po rozmowie z panem radnym Miedzianowskim. Pan Grzegorz Radny Miedzianowski jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Grudziądzu i Powiecie i jest również członkiem struktur wojewódzkich i na szczeblu krajowym OPZZ podpisał porozumienie z innym komitetem. W związku z tym po prostu taka jest decyzja. W niczym to nie przeszkadza, ponieważ my jesteśmy gotowi współpracować z każdym. Nie widzimy w pierwszej kolejności szyldów partyjnych. Dla nas liczy się praca, inicjatywa, doświadczenie, mądrość. Radny Miedzianowski nie mógł z wami pójść, czy nie chce z wami pójść? No, obowiązują go uchwały swojej struktury. A dlaczego nie ma wśród państwa członków Izby Handlowej czy Izby Gospodarczej, których 4 lata widzieliśmy na waszych listach wyborczych i przy kampanii wyborczej współpracować? Będą. Będą na nasze listy. Widziałem, widziałem członków Izby Handlowej i Izby Gospodarczej przy innych kandydatach. W związku z tym, że po prostu jeżeli mówimy o właśnie organizacjach pracodawców, mają dowolność. Nie są, ale nie mają uchwał podjętych, kogo i w jaki sposób będą popierać. Zabiegaliśmy o osoby z doświadczeniem i myślę, że w każdym komitecie znajdą się przedstawiciele lokalnego biznesu, przedsiębiorcy i to będzie na pewno wartością dodaną każdego komitetu. No tak, ale państwa nie interesują inne komitety, tylko wasz komitet, więc to, że są w innych komitetach przedstawiciele handlu czy gospodarki i osoby znane, no to nie jest na waszą korzyść, że ich nie ma już teraz z wami, a byli 4 lata temu. Dlaczego się... 4 lata temu Federacja stanęła murem oficjalnie, tak. To było widać na plakatach, to było widać na spotach, natomiast teraz Federacja, przynajmniej część członków jest po stronie posła Dzięczoła. Wówczas pani miała 4 lata temu mocne poparcie Federacji, dzisiaj tego poparcia nie ma. Co pani zrobi, żeby ten wynik był lepszy, bo 4 lata temu był dość niski, prawda? Panie redaktorze, tak. Wyszliśmy z takiego założenia. W związku z tym, że tak jak mówię, wiele organizacji, w tym właśnie nie powiem, wiele organizacji ma właśnie zapisaną swoją apolityczność w działalności, nie byłoby może tak do końca możliwe, ażeby w całości organizacje mogły podejmować uchwały popierające. Ostatnie nasze doświadczenie pokazało w ostatnich wyborach, że pomimo uchwał konkretnych organizacji i to były uchwały podejmowane przez zarządy i to nie przełożyło się wprost na głosowanie tych członków organizacji. Pomimo tego, że były podejmowane uchwały, dzisiaj każdy ma prawo decydować sam o swoim głosie. W związku z tym uważaliśmy, że są to być może sztuczne uchwały. Wolimy mieć bezpośredni kontakt z osobami, które pracują w danych organizacjach i nie można w żadnej organizacji zabronić komukolwiek dyktować, kogo ma popierać. Mieszkańcy to jest mają swój rozum. I dlatego po prostu nie możemy tak daleko wnioskować o podejmowanie takich uchwał. Wynika to z naszej skromności po prostu. Może ja trochę wspomogę Pani Mariole, bo tutaj dosyć ciekawe pytania padają. Może Mariola chwilę odpocznie. Postaram się też kilka słów na ten temat powiedzieć. Jeżeli chodzi o pana Miedzianowskiego, tutaj padło to pytanie, dlaczego nie Intem? No ja myślę, że to jest pytanie bardziej do pana Grzegorza. A to jest wasz radny, to jest wasz sztandarowy radny. Ale czy ja mam mówić dlaczego? Ja nie mogę powiedzieć, dlaczego Grzegorz tak zdecydowanie inaczej. Miał jakieś powody, o których mnie niekoniecznie musiał mówić. Więc ja myślę, że to pytanie będzie bardziej właściwe do pana Miedzianowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o inne
ugrupowania, o których tutaj pani Mariona mówiła. Troszeczkę zmieniliśmy formułę. My mniej angażujemy się w tej chwili w zdobywaniu głosów całych grup społecznych, organizacji, ponieważ to nie wyszło najlepiej w ostatnich wyborach. Wolimy, tak jak w zeszłym roku mieliśmy w miarę silne listy i nie zgadzam się z panem, bo pan mówi, że słaby wynik osiągnęliśmy. No, osiągnęliśmy drugi wynik, osiągnęliśmy drugi wynik w wyborach 2010. Aha, o prezydencji. No więc to są wybory samorządowe i tutaj zmieniliśmy trochę formułę, że będziemy dbać i zabiegać o wartościowych ludzi i jeżeli będą do nas przychodzić z każdego ugrupowania wartościowi ludzie, to bardzo chętnie z nimi będziemy współpracować, choć praktycznie już w tej chwili mamy te listy nasze już dopięte i praktycznie jesteśmy już w fazie tych ostatnich przygotowań. Patrząc na komisję rewizyjną i to, że zdecydował pan, uznając, że współpracować się dalej nie da, to jak pan to rozumie? Proszę pana, to jest inny temat troszeczkę i na pewno szersze podłoże. Ja tutaj chciałem też przy tej okazji, jak zadawaliście te trudne pytania pani Mariowi, wyjaśnić jedną rzecz. W momencie, kiedy zaczynała się kadencja samorządowa ostatnia, która jest aktualna, mieliśmy propozycję albo przyłączyć się do platformy, która w tym czasie miała większość i spokojnie mogła sobie rządzić, albo zostać w opozycji. Uznaliśmy, że bardziej skuteczne nasze działania będą jednak w koalicji, może nie w koalicji, w porozumieniu z Platformą Obywatelską. To pozwoliło nam, że słuchano naszego głosu. Często głosu, którego słuchali tylko przedstawiciele Platformy, bo one, tak jak pani Mariola mówiła, nie wychodziły poza te spotkania klubów naszego i Platformy. Były niektóre sprawy, których tam nie dogadaliśmy się, wyszły na zewnątrz. Ja mogę podać dwa przykłady takie. Jeden przykład to dotyczył nauczycieli, tych, którzy nie są z karty nauczyciela, gdzie chciano im podwyższyć pensum i uznaliśmy to bardzo niesprawiedliwe i stanowcze weto postawiliśmy. Nawet dwa razy prezydent próbował tą uchwałę przejąć, ale przyjąć, jednak tutaj stanęliśmy za nauczycielami, ponieważ uznaliśmy, że to jest pierwszy krok do tego, żeby zredukować wiele etatów tych nauczycieli wspierających. Druga sprawa, ulica Żeromskiego, gdzie chciano przekazać te bloki do MPGN-u. I też uznaliśmy, że to jest pierwszy jakiś krok, żeby następna grupa mieszkańców znalazła się w takiej sytuacji jak poprzednicy, czyli w fazie jakiegoś transferu. W ogóle z tej sprawy to jeden wniosek się taki nasuwa, że miasto nigdy nie powinno podejmować takich działań, żeby sprzedawać nieruchomości, a radni podejmują uchwały odnośnie nieruchomości, a razem z tymi nieruchomościami idą mieszkańcy. To jest naprawdę, to by nie były kryształowe. W każdym protokole byłyby jakieś uwagi, może na kilkanaście, może w jednym, dwóch, no faktycznie było dobrze. Natomiast pozostałych są wszelkie uwagi. Jeżeli te uwagi były przyjmowane, cieszę się na przykład, że powstało, moja pierwsza kontrola dotyczyła przetargu, systemu przetargu. Jeden z moich wniosków był, że należy utworzyć jakiś punkt centralny, który w mieście będzie prowadził przetargi dla wszystkich tych podległych samorządowi jednostek. Cieszę się, bo coś takiego powstało. Powstało to Centrum Zakupów. Jest to jeden z wniosków z mojej pierwszej kontroli, którą przeprowadziłem. Natomiast w momencie, kiedy zaistniała sytuacja, że już trudno mi się pracowało, podałem odejść niż po prostu robić to, czego nigdy w życiu nie robiłem. Gdyby wcześniej była taka sytuacja, odszedłbym wcześniej. Jak będzie wyglądać kampania strony marketingowej, plakaty, spoty, jak będziecie Państwo chcieli przekonać mieszkańców, bo to, że chcecie dzielić, a nie łączyć, a nie dzielić, to ładnie brzmi. Ludzie oczekują konkretów. Ludzie oczekują odpowiedzi na pytania, jak ściągnąć inwestorów, jak jeszcze bardziej ograniczyć bezrobocie, jak zatrzymać demografię, czyli to, że Grudziądz ubywa. To są ważne pytania.
I pewnie te pytania się pojawią w pani wyborze. Chyba, że państwo uznajecie, że to, co się dzieje w tej chwili, jest dobrą polityką i wtedy nie trzeba tak zmieniać. Na pewno przedstawimy państwu swój program wraz z prezentacją kandydatów do Rady Miejskiej. Dlatego po prostu dzisiaj informujemy o powstaniu naszego komitetu, o decyzji komisarza wyborczego o zarejestrowaniu, spełnieniu wszystkich wymogów. Na kolejnym spotkaniu szczegółowo przedstawimy nasze przedsięwzięcia. Odnośnie kampanii, którą będziemy prowadzili, na pewno będzie to w porównaniu z innymi, jak się domyślamy, znacznie skromniejsza kampania. My nie jesteśmy finansowani przez partię. My opieramy się tylko i wyłącznie na własnych oszczędnościach. Każdy indywidualnie, kto będzie w stanie wpłacić pieniądze na komitet, by móc za te wpłacone swoje pieniądze mieć materiały wyborcze. Na pewno jest to trudniejsze, ale wydaje mi się, że bezpośredni kontakt z mieszkańcami, z wyborcami, rozmowy, uzasadnienie są nie do przecenienia. Tego nie zastąpią ilości billboardów, plakatów. Należy też podkreślić to, że nie jesteśmy osobami anonimowymi. Jesteśmy znani z wielu działań i współpracujemy na co dzień z mieszkańcami. Jeśli dzisiaj wybór do Rady Miejskiej ma polegać tylko i wyłącznie na tym, ile policzymy plakatów, ile policzymy billboardów, ile dziesiątek tysięcy dostarczymy ulotek do skrzynek, tu też jest pewien chaos, może czasami lepiej mniej, może sensowniej. Wiemy, że na pewno nie będzie nas stać na duże wydatki w kampanii. Zresztą ostatnia kampania i przedostatnia była taka sama. My nie prosimy ludzi, biznesu, czy bogatych ludzi, żeby wpłacali na naszą kampanię. Nie zajmujemy się tym, żeby chodzić i już wyrabiać sobie pewne uzależnienia. To nam daje pewien komfort, niezależność i myślę, że to jest dla nas takim ważnym argumentem. Jak to się przełoży na głosy mieszkańców? Zobaczymy. Dzisiaj wiemy o jednym. Jest taki głód uczciwości. Skąd ten głód uczciwości się bierze w naszym mieście? Stąd, że ludzie czują się w mieście podzieleni. A jaki to ma związek z uczciwością? Dlatego, że po prostu, jak pan redaktor sam doskonale wie, często słyszy pan głosy, że nie wobec wszystkich są stosowane takie same zasady. Ale to może pani mówić konkretnie, które te zasady chodzi pani o ratusz, tak? Chodzi pani o władzę zarządzającą. Nie, jest wiele instytucji, którymi zarządza prezydent. I państwo zamieszczaliście w swoich artykułach bardzo często skargi mieszkańców, a zamieszczaliście na pewno w przeświadczeniu, że są one słuszne. W trakcie kadencji. Ogromne skargi mieszkańców, na przykład ze sprzedanych budynków przy ulicy Liberta, Ja nie pamiętam, że państwo podczas sesji Rady Miejskiej nie głosowaliśmy. Nie było głosowania, bo głosowania to nie wymagało. Natomiast nie słyszałem takich głośnych protestów państwa związanych z tą sprawą. Poza radnym Niedzianowskim, który głos zabierał, mogę się mylić, ale nie słyszałem, żebyście państwo głośno protestowali wobec sprzedaży tych budynków przy ulicy Liberta. Nieprawdą jest, ponieważ to nie znaczy, że na sesji można krzyczeć jak kto chce. Są pewne uzgodnienia i naszym reprezentantem w sferze wypowiedzi na temat mieszkań, gospodarki mieszkaniami był radny Miedzianowski. Jeżeli mówiliśmy o innych problemach, ktoś inny. W sprawach przetargów, w sprawach gospodarczych pan Janusz Noga, jak w sprawach społecznych, w sprawach oświatowych. Nie chodziło nam o to, żeby się przekrzykiwać, tylko żeby być przekonanym.
Pan użył tego sformułowania, że niezbyt mocno interweniowaliśmy tutaj w sprawie mieszkańców Brzozowskiego. Nie, Libelta. W sprawie Rzemrowskiego pan bardzo ostro zabierał głos, z tego co pamiętam. No więc w sprawie Rzemrowskiego była uchwała, tak? Natomiast w sprawie Libelta nie było uchwały, ponieważ tam TBS. Ale była skarga na prezydenta, którą wtedy jeszcze rozpatrywałem z grupą posłów radnych opozycji i zgodziliśmy się, że w wielu przypadkach po prostu sąd rozstrzygnie i nie mogliśmy po prostu wyprzedzać sądu i w tej chwili czekamy też. My wszyscy z komisji rewizyjnej solidaryzowali się z tymi ludźmi, uważając, że taka sytuacja jest niedopuszczalna. Jeżeli ta sytuacja była zgodnie z prawem, no to mamy, ja użyłem takiego sformułowania, to mamy po prostu słabe prawo. Natomiast jeżeli dzisiaj się okaże, że było to wbrew prawu, no to będą konsekwencje tego i poniosą tego konsekwencje ci, którzy podejmowali takie decyzje. Sam pan powiedział, że w tej sprawie akurat Rada Miejska nie podejmowała decyzji. Znaczy generalnie kierunek rozwoju Grudziądza państwu jako komitetowi się podoba? Czy byście cokolwiek zmienili, czy nie wiem, inwestycje, rozwój? Panie redaktorze, nikt nie jest doskonały. Zawsze można wszystko poprawić i zawsze wszystko można skrytykować. Ja uważam, że dobre pomysły dla miasta należy wspierać. I takich pomysłów pojawia się wiele. Uważam za wspaniałą inicjatywę ten budżet obywatelski, aby faktycznie było pokrycie środków finansowych na ten budżet. Tak, mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne. I to jest dobry kierunek. Taki kierunek na pewno będę wspierał. Natomiast są też i decyzje, a przede wszystkim faza realizacji, z którą nie mogę się zgodzić. Ja jako były wojskowy nie mogłem powiedzieć, że w takim i takim terminie czegoś nie wykonam zadania. To musiałem wykonać. Jestem do tego nauczony, przyzwyczajony. Jeżeli miała być średnicówka skończona w tym i w tym dniu, to w tym dniu się kończy. I trzeba było podjąć takie działania, żeby to się odbyło. Jeśli wolno mi zabrać głos tutaj jeszcze na temat rozwoju gospodarczego, bo to jest coś, co mnie zawsze interesowało głęboko i nie ukrywam, że staram się z każdym tygodniem, z każdym miesiącem pogłębiać swoją wiedzę gospodarczą. Trzeba nadążać za zmieniającym się otoczeniem biznesu i tym, co się wokół nas dzieje. Gdybyśmy się zgadzali z kierunkami rozwoju, to nie byłoby sensu powoływania komitetu, prawda? Mamy troszeczkę inną wizję, inaczej chcemy to przeprowadzić w inny sposób. I tak jak pani, nasza kandydatka do urzędu prezydenta, pani Maria Wacławska powiedziała, zapoznamy państwa, jeśli zechcecie przyjść, a mam nadzieję, że tak będzie, w momencie, kiedy będziemy prezentować program i będziemy prezentować naszych kandydatów do Rady. Zapewniam, że nasz program jest interesujący i to jest program nie typowo taki wyborczy, tylko program rzeczowy do zrealizowania. Nie mamy ochoty i nie mamy chęci do tego, aby opowiadać rzeczy, z których nie będziemy w stanie się rozliczyć. Dlatego program będzie konkretny. Jedyne, co mogę powiedzieć, panie Krzysztofie, na ten temat rozmawialiśmy. Konkretów do zrealizowania. Konkretów inaczej. Przykładów pan nie uzyska z tego względu, że zostały one skopiowane przez inne komitety, bo to już się wcześniej zdarzało. Powiem tak, chcielibyśmy, aby z dobrodziejstw rozwoju skorzystała większa grupa mieszkańców. Jesteśmy za tym, aby nasze miasto rozwijało się w sposób zrównoważony, aby mogli korzystać z rozwoju nie tylko ci, którzy jeżdżą średnicówką czy powiedzmy górnymi ulicami, aby z tego mogli się cieszyć mieszkańcy mniejszych, mieszkańcy Tuszewa, Owczarek, żeby wyjść spoza tego ścisłego centrum, żeby każdy mógł powiedzieć, tak, w moim mieście się coś zmieniło i ja z tego mogę skorzystać. Także będziemy w ten sposób działać, aby wszyscy mogli mówić, że ja też czuję, że mnie się poprawiło. Tyle mogę powiedzieć. Więcej dzisiaj nie powiem. Może jeszcze do pana Zielaskowskiego pytanie. Jakie znamie w ratuszu organizacyjne są potrzebne? Pan zna doskonale, jak to wygląda. Czy tam są potrzebne zmiany organizacyjne? Z tego co wiemy, nie wszystko doskonale działa. Żadne, jeżeli chodzi o zmiany organizacyjne ratusza,
Akurat pytanie może nie do mnie, bo dzisiaj nikt nie zagwarantuje, że ja sobie mogę mówić różne rzeczy, nikt nie zagwarantuje, że ja zostanę wybrany radnym, czy będę miał takie stanowisko, które będzie decydowało o tym, że mogę wprowadzić zmiany. Może, jeżeli by do tego doszło, to pewne zmiany może tak. Ale to nie jest jedno. Chcą to wiedzieć wcześniej, a nie w momencie, dobrze, kiedy zostanie wybrany. Przyjdzie czas na to, żeby powiedzieć o zmianach. Przyjdzie czas na to, żeby powiedzieć o zmianach. Jaka sytuacja jest w tej chwili w urzędzie, w niektórych wydziałach, to Państwo dobrze wiecie, bo żeście o nich pisali. Tak? Ja tylko mogę powiedzieć na dowód mojej działalności i mojej pracy w urzędzie, że odszedłem tylko dlatego, że miałem inną wizję działalności w Wydziale Ochrony Środowiska, aniżeli ona jest w tej chwili reprezentowana. I tylko tyle mogę Panu na dzień dzisiejszy powiedzieć. Natomiast jak się ułoży sytuacja w przeszłości, myślę, że w najbliższym czasie się to rozwiąże. Nie trzeba było innych komitetów i tak dalej. Dzisiaj Pan by chciał wszystko od nas się dowiedzieć, jakie mamy plany, co będziemy reprezentowali i tak dalej. Przyjdzie czas na spotkania. Nie wiemy dzisiaj, czy wszyscy nasi kandydaci, czy nawet z innych ugrupowań będą zarejestrowani, czy spełnią wymogi, żeby być zarejestrowanym w Radzie. Będą zarejestrowani, będą prezentować swoje programy. Wie Pan to? Pan Licho, czy ja chciałbym się dowiedzieć, to pewnie mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć. No to mieszkańcy, i nam zależy, i w odpowiednim czasie mieszkańcy się dowiedzą. Panie radny, będą konferencje programowe jeszcze, tak? Szanowni Państwo, ja tutaj zupełnie wypowiedź. Ma Pan zupełną rację, to nam zależy, żeby mieszkańcy się dowiedzieli o tym, jakie my mamy plany. Myślę, że w ciągu około 2 tygodni, może 2 tygodnie i mały drobiazg, że tak powiem. Dokładnie, jak zarejestrujemy już kandydatów do Rady Miasta, zapoznamy Państwa z naszym programem. Nie dlatego, że dzisiaj byłby z tym jakiś problem. Wiecie Państwo, że często się zdarza, że dochodzi do kopiowania pomysłów i tak dalej. I nie chcielibyśmy, żebyśmy my zorganizowali konferencję, spotkanie z Państwem i poinformować mieszkańców o naszych zamierzeniach 2 dni po kimś, kto przedstawi nasze pomysły jako własne. Także proszę zrozumieć nas, to nie to brak pomysłu, tylko po prostu no czas jest no ostrożny, inaczej, z ostrożności takiej programowej, żebyśmy naprawdę byli w stanie zaprezentować nasz autorski program, a nie 2 dni, tak jak powiedziałem, po czyjejś konferencji ktoś nam powie, no ale to już ktoś inny. No ale zawsze ktoś musi być pierwszy. Być może będziemy pierwsi. Być może będziemy pierwsi, ale to mówię właśnie w tym momencie. Takie nasze po prostu konsultacje wewnątrz komitetu na pewno są trudniejsze, bo nie są obarczone żadną dyscypliną polityczną. Ja myślę, że 3 najważniejsze komitety wyborcze grudziące już o programie sporo powiedziały, więc Państwo pierwsi nie będziecie, bo my na konferencję chodzimy i... To pewnie tak. Znaczy się, jeśli wolno mi powiedzieć, szczerze nie słyszałem żadnego programu. To, co Państwo do tej pory usłyszeliście, możecie usłyszeć przy ulicy Parkowej od każdego, kto wychodzi na przykład do Urzędu Pracy. Chciałbym, żeby zlikwidowano bezrobocie. Chciałbym więcej zarabiać. Chciałbym tego. To do tej pory usłyszałem. Nikt nie powiedział, jak to zrobi. Więc proszę nie mówić, że przedstawiono programy. Nie. Każdy z tych kandydatów do tej pory, który występował, opowiadał to, co każdy mieszkaniec miasta wie. Nikt z nich nie powiedział, ja zrobię to w ten sposób, ja zrobię w ten sposób. Mówicie do tej pory.